Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Szybkość pewnej reakcji chemicznej można przedstawić równaniem kinetycznym. Stała, czyli K. Szybkość reakcji chemicznej wynosi 0,15 na sekundę, a stężenie początkowe substratu wynosi 5. Czyli mamy to i to. Omnieć szybkość tej reakcji chemicznej w chwili jej rozpoczęcia. No to podpunkt A. Po prostu podstawiamy do naszego wzoru. 0,15, 5. I liczby wymnażamy, jednostki ze sobą łączymy, czyli mamy mol na decymetr sześcienny razy sekunda. Podpunkt B. Gdy przereagowała połowa substratu, no to jak połowa substratu, to nam się zmniejsza stężenie o połowę. Zatem będziemy mieć tutaj 0,15, ale już razy 2,5. I wymnażamy to sobie. Mamy tak. Gdy pozostało 10% substratu, czyli 90% z tego gdzieś nam uciekło. Zatem robimy 10 razy 5, no to jest 0,5. Okej, to teraz D. Gdy pozostał 1% substratu, czyli wygląda to tak. I jeszcze na podstawie danych wykazanych w podpunktach AD sporządź wykres zależności szybkości tej reakcji od stężenia substratu. Czyli musimy mieć tutaj zrobimy to tak. I tutaj mamy najmniej. To nam to za bardzo nie pomoże, bo na pewno nie będziemy robić tak dokładnego wykresu, więc damy sobie z tym spokój. Zaczniemy sobie od tego. Tutaj mamy prawie 0,1, zrobimy 0,2, 0,3, 0,4, to jest 5, 6, 7, 8. I tutaj będziemy mieć 0,8, pomiędzy 0,8 a 0,7. Tutaj słownie można sobie wpisać szybkość reakcji albo V-kę. No, u Was oczywiście to będzie wszystko równe. Tu natomiast, to też sobie damy spokój, tu mamy połówkę. Tu będzie 1, 2, 2,5, 3, 4, 5. I tutaj mamy. Jeszcze byłoby super, jakbyście to napisali łącznie z jednostkami. Tu mamy mol na decymetr sześcienny, albo słownie, że to jest stężenie substratu, a tutaj jednostkę prędkości, czyli mol na decymetr sześcienny razy sekunda. Dobra, to tak jak mówiłam, to na razie pomijamy, bo nie jesteśmy w stanie tego tak narysować. Na 0,5 jest 0,075, czyli powiedzmy, że gdzieś tutaj. Potem mamy 3,75, czyli znowu prawie tam
ta czwórka, czy czwarte. Okay. I na piątce mamy 0,75, czyli połówka tego. No, mam nadzieję, że to jest w miarę. I łączymy. To chyba ta kropka. No, powiedzmy coś takiego. U Was to jest oczywiście linia prosta. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Zostawcie proszę suba. I no i już.